серйозна думка. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo przyszliście na to spotkanie. Ja przyznaję szczerze, że rzadko bywam w takiej roli prowadzącego i opowiadającego w jakimś tam stopniu też o sobie. Zazwyczaj mam do czynienia z mikrofonem, ale troszeczkę w innych sytuacjach. Część z Państwa być może zna mój głos z korespondencji dla Radia Wnet. I no właśnie, bo to właściwie od tego wszystko się zaczęło. Ale muszę jeszcze podziękować oczywiście bardzo serdecznie panu ambasadorowi za to, że dzisiaj się tutaj pojawił i za patronat nad tym naszym spotkaniem. Tym bardziej serdecznie dziękuję, bo po wielu latach znajomości, pan ambasador to pozwoli, to się przyznam do tego, spotkaliśmy się i nie widzieliśmy się przez wiele lat, spotkaliśmy się właśnie na Majdanie w pierwszych takich w sumie dramatycznych okolicznościach. Wtedy pan ambasador jeszcze pełniąc inną funkcję, ale też bardzo ważną publiczną, na Majdanie był. Siedliśmy obok siebie przypadkowo i przypomnieliśmy sobie, że się znamy sprzed wielu lat. Tym bardziej jest mi bardzo miło i bardzo przyjemnie, że pan ambasador zgodził się przyjąć patronat na dzisiejszym spotkaniu. Niewątpliwie osoba, państwu też na pewno znana, pana ambasadora i później po Majdanie ministra spraw zagranicznych, pana Biszczycy, jest związana z tymi wszystkimi przemianami, tymi procesami na Ukrainie, o których w jakimś stopniu dzisiaj będę mówić. Proszę Państwa, a moja przygoda, jeżeli tak to można nazwać, moja historia z Majdanem jest właśnie związana z mediami Wnet, z Radiem Wnet. Gdy jechałem do Kijowa 26 listopada 2013 roku, Majdan trwał, Euromajdan trwał od kilku dni i właściwie myślę, że tak w Polsce mało kto wtedy jeszcze wiedział, może nawet nie tylko w Polsce, co to oznacza, co się dzieje w Kijowie, co z tego może się dalej wydarzyć, a właściwie pewnie takiego scenariusza jak nastąpił, to pewnie nikt wtedy znać nie mógł. Jak wsiadałem do pociągu, to jechałem do Kijowa niespecjalnie, nie w związku z Majdanem, tylko jechałem dlatego, że jakiś czas wcześniej podjąłem decyzję, że próbuję pracować na Ukrainie, spróbuję pracować jako dziennikarz i nie spodziewałem się, że będę pracować w tak dramatycznym okolicznościach. Przepraszam, ale zobaczyłem dopiero teraz, że jeszcze jest jedna osoba. Pozwólcie Państwo, że przywitam, chociaż jest tutaj też wielu moich wspaniałych przyjaciół, ale Biankę Zalewską chcę bardzo serdecznie przywitać. Na pewno Państwu. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jak jechałem do Kijowa, wsiadając do pociągu, tak się złożyło, że wtedy wsiadłem do przedziału, w którym całkowicie przypadkowo. I oni też nie jechali ze sobą. Było dwóch duchownych. Jeden rzymskokatolicki, drugi prawosławny. To już w ogóle wydarzenie niesamowite, żeby trafić do jednego przedziału z dwiema osobami duchownymi, być świadkiem rozmów teologicznych i to musiało coś zapowiadać nadzwyczajnego. I tak się stało, jak siedzieliśmy na dworcu w Kijowie, to wtedy zobaczyliśmy świat, którego jeszcze na pewno wtedy w Polsce nie było widać. Świat ludzi, którzy nosili niebiesko-żółte wstążeczki, którzy do siebie się uśmiechali, którzy patrzyli na siebie, nawet się nie znając, ale widzieli, że mają te wstążeczki gdzieś na dłoniach, na torebkach, gdzieś przywiązane do guzika, to widzieli, że stanowią pewną specyficzną społeczność, która myśli już w inny sposób. I to nie jest moja fantazja, która gdzieś tam później zaistniała, ale to była jedna z pierwszych refleksji. To widziało się już na dworcu w Kijowie. A później wszystko, co się wydarzyło dalej, oczywiście było czasami bardzo piękne, cudowne i wspaniałe, ale było też bardzo dramatyczne. Proszę Państwa, chciałem pokazać taki mój notes filmowy. Ja zapisując filmy, robiąc, nagrywając te filmy, nie myślałem, że będę robić z tego jakąkolwiek produkcję filmową. To po prostu był mój notatnik, który wykorzystywałem szczególnie do pisania reportaży i stanowił taką formę w pewnym sensie w rejestracji wspomnień. Czasami też zapisu po prostu dźwięku, a nie obrazu. W związku z tym proszę nie patrzeć na to jak na kwestię nieudanego dzieła filmowego, tylko po prostu taki reporterski notatnik, który w bardzo dużym skrócie wybrałem kilka takich kawałków, fragmentów dla Państwa do obejrzenia. Thank you.
Thank you.
To jest, to są urywki filmów, które pokazują cały okres, czyli od 26. Pierwszy kadr, proszę Państwa, to jest 28 listopada, zaraz przed rozbiciem Majdanu. Tam gdzie się pojawia Rosłany, to jest ostatni wieczór Euromajdanu, który został później brutalnie zbawiony przez akcję Berkutu, a później są to wyrywki, które ilustrują w jakiś sposób te następne miesiące aż do 20 lutego. Ostatni kadr, który Państwo widzieliście, hotel Ukraina, czy najpierw wcześniej Majdan Niezależności, później szpital polowy w hotelu Ukraina i ulica Instytucka, to strzał na ulicy Instytuckiej, pożegnanie tych, którzy tam zginęli już na Majdanie, to jest 20-21 lutego. A to, co później się wydarzyło, to była kolejna seria dramatycznych wydarzeń, bo bardzo szybko, właściwie chyba zaskakująco szybko rozwijały się wypadki na wschodzie, na Krymie. Cała historia i opowieść o zielonych ludzikach i to, co zaczęło się dziać na Krymie, akcja, która musiała być niewątpliwie przygotowana wcześniej, a pewnie Rosjanie przygotowali się na różne warianty. Nagle okazało się, że ona staje się rzeczywistością. Właściwie Ukraina jeszcze nie wywróciła się i nie miała szansy nawet przeżyć triumfu Majdanu, jak musiała po prostu wpaść w kolejną tramę zbliżającego się konfliktu. W dniu przeprowadzania referendum na Krymie, to już jest marzec, pojechałem, towarzyszyłem polskim obserwatorom, którzy pojechali do Doniecka. Do Doniecka, który wtedy jeszcze był integralną częścią Ukrainy, który wciąż nie wyglądało na to, że może się aż tak potoczyć wydarzenia, jak widzimy to dzisiaj. Pojechaliśmy na pogrzeb pierwszej ofiary wydarzeń na wschodzie, Dmytro Czerniawski. Dzień dobry panie prezesie, witam, zapraszam. Dmytro Czerniawski, kto swobodowiec, asystent jednego z deputowanych Rady Najwyższej, który został zabity w... To przywitamy prezesa. Pojechaliśmy do Doniecka i byliśmy na dniu pogrzebu Dmytra Czerniawskiego. Wtedy widzieliśmy, zaczynały się wszystkie akcje związane z zajmowaniem siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, z prokuraturą, zresztą polscy obserwatorzy, a ja z nimi mieliśmy problemy z tymi grupami, które zaczynały opanowywać Doniec i działacze miejscowi, działacze związani właśnie z Majdanem, w ogóle nie mieli żadnej wątpliwości, że są to osoby przywiezione z zewnątrz, oczywiście wykorzystujące środowiska kryminalne Doniecka, których niestety tam jest bardzo dużo i też takie polityczno-kryminalne środowiska, czy jakimś wsparciu finansowym, nie wiem, powiedzieć wtedy części oligarchatu, to zaczynało się budzić, ale jeszcze nie było tak krytyczne. Patrzyliśmy na to, polscy obserwatorzy, którzy wtedy byli, zostali wysłani przez Stowarzyszenie Pokoleń Doniecka. W Polsce napisali raport na ten temat, napisali błyskawicznie, on został przekazany do Polski, którą alarmowali, że sytuacja jest krytyczna. Szczególnie widzieliśmy drugiego dnia po zajęciu SBU, nasi przewodnicy ukraińscy odbierali cały czas meldunki dotyczące ruchu wojsk rosyjskich, o przemieszczaniu się kolumn rosyjskich, że przyjeżdżają nie tylko autokary z Rosjanami, te autokary widzieliśmy z przyjezdnymi, widzieliśmy w Doniecku, nie tylko byli Rosjanami, tylko byli przewożeni gdzieś tam z tych kopalni różne osoby, ale byli niewątpliwie też ci, którzy kierowali z zewnątrz. Mimo tego świat jakoś tego nie widział, czy nie chciał widzieć, nie słyszał, nie przywiązywał uwagi. No i mamy ten moment krytyczny, kolejny, czyli aneksję Krymu, która zresztą też nie została na Majdanie. Akurat z Krymu wyjechał mój serdeczny przyjaciel, uciekł z Krymu, wiedział, że już nie ma szans, był pracownikiem w Muzeum Bachczysaraju. Dostał informację, że musi uciekać, bo wiadomo, że jakim scenariuszem się to potoczy. Zabrał właściwie tylko podstawowe dokumenty i z żoną przyjechali do Kijowa. I pamiętam doskonale moment, kiedy Putin podpisał tą aneksję, bo szliśmy przez Chreszczaty, wchodziliśmy na Majdan Niezależności. W tym momencie dostałem telefon, że Putin podpisał aneksję i musiałem mojemu przyjacielowi Romanowi powiedzieć, że jego dom właśnie został na Krymie, który został anektowany przez Rosję. Roman już do Krymu nie wrócił. No ale właściwie, być może to jest też taka pętla w tej mojej opowieści, ja też nie chcę dużo mówić, bo liczę na to, że może podyskutujemy, porozmawiamy, może Państwo będziecie mieli pytania, ale w pewnym sensie poszedłem do tego Krymu, który dzisiaj staje się też znowu jakby bardzo ważnym elementem opowieści.
opowieści o Ukrainie. Wydarzenie, które z zaskoczeniem przyjmuję, że jestem od godzin porannych w Polsce trochę od razu. Wiem, że w Polsce Eurowizja nie cieszy się taką popularnością jak w krajach byłego Związku Sowieckiego. Tam to jest bardzo ważne wydarzenie kultury masowej. Bardzo ważne, bardzo istotne. U nas przez wiele lat z różnych powodów jest traktowana, może często z przedłużeniem oka, tam jest traktowana bardzo poważnie. To, co dzieje się na Eurowizji, jest traktowane bardzo ważnie w takim wymiarze masowym. I to, że wygrała Eurowizję Dżamala, że wygrała krymska Tatarka, że wygrała osoba, której rodzice wciąż mieszkają na Krymie, że oni jej składali stamtąd gratulacje, że wygrała z piosenką dotyczącą wysiedlenia Tatarów, które zaczęło się 18 maja 1944 roku, czyli rocznicę będziemy mieli jutro. Czyli ta piosenka wygrywa dosłownie na kilka dni przed rocznicą tego wydarzenia. To wszystko razem i oczywiście w tej sytuacji niesamowitej presji, która jest wywierana obecnie na Tatarów. Proszę Państwa, w ostatnich tygodniach, to są rzeczy z ostatnich tygodni, 100 muzułmanów zostaje wyciągniętych z meczetu pod Sewastopolem, zapędzonych do autobusu przez uzbrojonych mężczyzn. Ze świątyni zostają wyciągnięci. Przez uzbrojonych mężczyzn do końca nie wiadomo właściwie kto. Z jednej strony wszyscy wiedzą, a z drugiej strony to nie jest tak, że oni się legitymują i mówią, jesteśmy tutaj organami milicji. Po prostu z bronią ludzie wyciągają, zapędzają do autobusów, tam każą zostawiać odciski palców czy zgłaszać się na policję. Kilka dni później w Eupatorii zatrzymanie kilkudziesięciu Tatarów. Na dużej iPadzie, która jest symbolem z jednej strony turystycznym w Krymu, a z drugiej strony jest bardzo ważnym symbolem też dla Tatarów krymskich, gdzie na tym iPadzie jest, jeżeli Państwo byliście, to wiecie, ci, którzy nie wiedzą, to jest też takie miejsce, gdzie jest mnóstwo stoisk, sklepów, restauracji i tak dalej, najczęściej obsługiwanych przez Tatarów. Proszę sobie wyobrazić, że kilka dni temu ONU tam zrobił naród. I oprócz tego, że oczywiście sprawdzali wszystkie dokumenty związane księgowo-finansowe, rejestracyjne, to wszystkich Tatarów brali znowu odciski palców. Stawia się im zarzuty uczestniczenia w organizacjach terrorystycznych. Oczywiście wykorzystuje się do tego zapewne uzasadnione obawy europejskie dotyczące rozszerzania się islamu, ale Rosja bezwzględnie to wykorzystuje do sprawy Tatarów krymskich, którzy nie są w ogóle z tym związani. Bezczelnie to wykorzystują przeciwko nim. I w tych samych dniach, kiedy idzie właśnie ta taka niesamowita presja, ten nacisk Dżamala wygrywa Eurowizję, która jest powszechnie oglądana na Ukrainie i w Rosji, gdzie Rosja nie może tego przeboleć. Nie może tak przeboleć, że w swojej panice propagandowej strzela gafę za gafą. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale kilka dni temu wicepremier władz okupacyjnych Krymu stwierdził, że Dżamala powinna poprosić o rosyjskie obywatelstwo. Dzisiaj Dżamala odpowiedziała, że ona już ma jedno obywatelstwo i nie zamierza go zmieniać. Na pytanie, gdzie będzie Eurowizja, oczywiście z taką sugestią, że Eurowizja organizuje następnym roku kraj, który wygrał, czyli Ukraina, z taką sugestią, że może jednak na okupowanym Krymie. Dżamala musi bardzo uważać na odpowiedzi, żeby nie wyjść na nowy politycznie i bardzo politycznie odpowiedziała, że ona dokładnie nie wie gdzie, ale na pewno na Ukrainie. I w tym aspekcie takiej kultury masowej coś niesamowitego się dzieje. To też jest bardzo ważne, istotne, że dzieje się w tych dniach. Chociaż są te rzeczy zaskakujące. Bo jak mam mówić, powiedzieć, jaka Ukraina jest. Chociaż w pewnym sensie, mam nadzieję, że Państwo tutaj zobaczyliście przez te moje wideo, notatki z czasu Majdanu, to Ukraina jest bardzo różna. Jest tak różna, że w tym samym momencie, kiedy cieszy się ze zwycięstwa Dżamali, Ukraińcy tej samej Eurowizji głosują na piosenkarza z Rosji, oddają najwięcej głosów. No i oczywiście tutaj można mówić o różnych rzeczach, że tam dużo telefonów jest w rękach Rosjan, że część jest na terenach okupowanych i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że ten piosenkarz jest po prostu popularny na Ukrainie. Tak, Ukraińcy słuchają rosyjskiej muzyki pop. Język rosyjski jest dominujący właściwie w centralnej Ukrainie, w Kijowie, w którym mieszkam pod Kijowem, ale jeszcze robię sobie pod tym względem, to po prostu język rosyjski jest powszechny, a ja, który z założenia staram się mówić po rosyjsku, zwłaszcza, że mówię bardzo kiepsko, jeszcze gorzej niż po ukraińsku, no staram się mówić po ukraińsku, więc dochodzi do takiej bardzo dziwnej sytuacji, że na przykład jak jesteśmy zapraszani z Bianką Zaleską do ukraińskiej telewizji, to okazuje się, że twoi polski dziennikarze stara się mówić po ukraińsku, a 10 pozostałych ukraińskich mówi po rosyjsku. Więc Ukraina jest bardzo dziwna, jest bardzo skomplikowana. To na pewno odpowiedzieć na pytanie, sam wymyśliłem ten temat, żeby mówić Ukraina jaka jest. To, żeby powiedzieć tak do końca jaka ona jest, to
to, a jeszcze ściliczne, na naukową albo obiektywne podejście, bardzo lubię słowo obiektywne, to na pewno trzeba by było być tutaj stworzyć jakiś wielki elaborat i zastanawiać się, pokazywać wiele różnych wskaźników. Dla mnie w pewnym sensie ten maj, na którym się zaczęła cała ta moja historia korespondencji z Ukrainą, to co Państwo widzieliście, też był przykładem, jak Ukraina jest dziwna. Wiele osób, przyjeżdżając pierwszy raz w czasie Majdanu na Ukrainę, nie miało świadomości, że ten wielki obóz, który Państwo widzieliście na pewno w telewizji, a może ktoś z Państwa była, ten obóz, w którym płonęły ogniska, gotowały się zupy, jedzenie, byli ci ludzie starej Ukrainy w momentach, kiedy funkcjonował jak wolny obóz kozacki, to byli tam wolni ludzie, a czasami stawał się militarnym koszem, który musiał się bronić i taki był w tym dymie. Czasem też w brudzie, tak to wygląda, jeżeli się mieszka przez tyle dni na zewnątrz. Proszę sobie wyobrazić, że pod tym wielkim obozem na Majdanie można wejść do podziemi, bo tam pod Majdanem są olbrzymie podziemia. I tam jest luksusowe centrum handlowe. Przez większą część Majdanu to luksusowe centrum handlowe nie było zamknięte. Ono było zamykane tam godzinę wcześniej, było zamykane, to były jakieś tam ogłaszania, alarmy terrorystyczne i tak dalej, wtedy zamykali. Ale olbrzymią część Majdanu można było zejść do super luksusowych budzików z cenami przebijającymi ceny warszawskie i obracać się między drugą biżuterią, pod ziemią, będąc w świecie światła, luksusu i tak dalej i spoglądając, bo tam są takie szklane kopuły, na ten świat, który był ponad i gdzieś niknął w dymach Majdanu. Ten dualizm tego, to po prostu niesamowite. W dodatku, jeżeli jeszcze przyjmiemy to, przyłożymy na jakąś taką filozofię religijną, jakąś niebie i piekle, to coś niesamowitego, bo okazuje się, że piekło było piękne, drogie i luksusowe, a niebo było w ogniskach, dymie, ale z wolnymi ludźmi, którzy niewątpliwie na Majdanie po prostu tam byli. Mam kilka takich tematów, o których chciałbym powiedzieć, ale powiedziałem, że nie zagadam, a mam nadzieję, że one po prostu wyjdą w czasie rozmowy. Bo na pewno chciałbym też powiedzieć o kwestii, jaki jest stosunek Ukraińców do Polaków. I mam nadzieję, że ten temat się pojawi i jak ja to widzę przez moje doświadczenie osoby, która od 20 paru lat zajmuje się problematyką ukraińską, a od ponad 2 lat regularnie mieszka na Ukrainie. To może zrobimy tak. Zwrócono mi uwagę, że nie byłem tak wystarczająco mądry i nie zaproponowałem wypowiedzi naszemu laureatowi. Przy okazji poznamy trochę język, usłyszymy język ukraiński, no i przejdziemy od tego okresu strasznego Majdanu do równie strasznego okresu teraz wojny domowej. Może poproszę pana. Już protestuję. Na Ukrainie nie ma wojny domowej. No nie ma, to jest rosyjska agresja. W każdym razie to z tego, co się tam dzieje. No, to jest rosyjska agresja. Do czasu. Że zaczęli walczyć Ukraińcy z Ukraińcami, czy nawet rosyjskojęzycznymi Ukraińcami, to zaczęli walczyć Ukraińcy przeciwko agresji rosyjskiej. Zaczęli walczyć z Rosjanami, z rosyjskim wojskiem regularnym, które zaczęło wysyłać swoich wojskowych, swoje uzbrojenie, swoich ekspertów, swoje pieniądze, swoją broń i uzbrojając część Ukrainy. I my walczymy nie z tymi Ukraińcami, którzy zgodzili się, z obywatelami Ukrainy, którzy zgodzili się przejąć tą broń i tą pomoc w cudzysłowie humanitarną od Rosji, a my walczymy z prawdziwą rosyjskim zagrożeniem, z prawdziwą rosyjską, z rosyjskim wojskiem. Na Krymie oni zrobili w taki sposób, że to byli te, jak po polsku, zielone ludziki. A tutaj robią to bardziej otwarty sposób. To nie jest wojna Ukrainy przeciwko Ukrainie. Oczywiście. To jeśli nie było niezbędne, a moja pomyłka, przepraszam. Ale ponawiam propozycję, żeby zabrał głos pan redaktor Jego, który może porozmawia właśnie po ukraińsku, pan redaktor Powołowicz. Ja po ukraińsku, bo one bardzo mogę po polsku. Może stary. Pan się chodził, bo wydziałku od polskiej specjalistycznej, od
що була перша організація, яка польська організація спілка журналістів, була перша іноземна організація, яка включилась в переговорний процес щодо мого звільнення. Хочу подякувати перед усім залученим дзвінкам польських. Ta organizacja to była pierwsza organizacja, która włączyła się do procesu negocjacji w sprawie mojego zwolnienia. Same Agnieszka Romaszewska przyjeżdżała do Kijowa i robiła wszystko, żeby pomóc ty u mojego zwolnienia. To właśnie Agnieszka Romaszewska przyjeżdżała do Kijowa i robiła wszystko, żeby pomóc mojemu zwolnieniu. Jeszcze chcę podziękować Janci Zalewskiej. Адже це людина, яка зробила для українського добровольчого війська дуже багато. І як журналіст, і як волонтер. Велике їй дякую. Колега, дякую Ганці Залевській, яка, як стверджував, для українських батальйонів охотничих зробила дуже багато, зокрема як дзвінкар, але як волонтер. Недавно міністр закордонних справ Польщі сказав, що хотів би, аби Польща була включена в мінський переговорний процес. От, я думаю, це було б доволі добре для цього переговору. Це не до кінця сказав міністр закордонних справ. Nie do końca. Ale w każdym razie kolega powiedział tak, że wspomniał deklarację, my tutaj trochę z panem ambasadorem prostujemy, że to nie była do końca deklaracja ministra spraw zagranicznych, ale w każdym razie dotycząca włączenia Polski do procesu negocjacyjnego w Mińsku i Igor uważa, że to byłaby dobra decyzja. No i jeszcze nie pytanie. Bardzo się cieszę, że pan przyszedł na wieczór autorski Pawła Bobołowicza i jeszcze chciałbym pogratulować nagrody. Bardzo gratuluję, bardzo się cieszymy. I teraz Paweł nie ma mikrofonu, to ja dam tobie mój mikrofon. A ja mam komu oddać. Panie prezesie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę tutaj zabiorę głos nie na stałe, ale na jakiś czas. Zrobiłem to może trochę przedwcześnie, ale musiałem odreagować, ale mam nadzieję, że z panem sekretarzem generalnym przyje... To była druga kwestia polska. Stefan potrafił obudzić każdego. Tak. Ale tak naprawdę nie mogłem tutaj nie być, bo tak jak powiedział Igor, żeby podziękować polskim dziennikarzom, a ja chciałem podziękować nie tylko polskim dziennikarzom, ale polskim dziennikarzom w szczególności, takim jak Paweł, czy Bianka, czy innym, wielu innym, i też Igorowi, za to, że pokazywaliście prawdę o tym, co się dzieje na Majdanie i co się dzieje na wschodzie Ukrainy od czasu agresji rosyjskiej. Ale oprócz dziennikarzy, ja chciałem podziękować Polakom i społeczeństwu polskiemu za to wsparcie, bo bez was na pewno nie wytrzymaliśmy. I ja to widzę, jeżdżąc po Polsce, jakie jest po prostu, nawet nie trzeba mówić, że jestem ambasadorem, że mnie tam przyjmują dobrze, ale ja się cieszę z tego, że przyjmują naszych obywateli w dobry sposób. I przyjmują tych, którzy zostali w jakiś sposób na Majdanie ukaleczeni, czy przebywali tutaj na rehabilitacji, czy przyjmują żołnierzy, którzy tak dużo zostali przyjętych żołnierzy w Polsce. To jest po prostu przykład tego, w jaki sposób społeczeństwo polskie rozumie to, co się dzieje na Ukrainie i w jaki sposób chce pomóc. Przywrócić taką swoją osobistą historię o tym języku rosyjskim. Zgadzam się całkowicie z Pawłem. Mówię Paweł, bo znamy się od 20 lat i dlatego nie pan redaktor, ja też Paweł na mnie mówię Andrii, kiedy może nieoficjalnie, ale jesteśmy partyjni już od 20 lat i to jest też pokazuje, w jaki sposób przeżyliśmy te 20 lat w różnych okolicznościach w Polsce, na Ukrainie
i wspólnie będąc na jakichś obozach i wspólnie, no nie będę tego ukrywać, pijąc wódkę, bo to jest normalnie dla Ukraińców i Polaków, śpiewając razem, może nie Putina, ale inne piosenki, ale... Putina się stróżniłem. Były takie czasy, ale o języku rosyjskim. Byłem z wizytą regionalną w województwie dolnośląskim i odwiedziłem Kodowę Zdrój chyba, Czerwonych Zdrój, gdzie przebywali nasi żołnierze na rehabilitacji przez 2 tygodnie i oni mi opowiadali o tych wydarzeniach na froncie i próbowali ze mną rozmawiać w języku ukraińskim. Ale widzę, że no, to z trudem im wychodzi. Ja mówię, no rozmawiajcie między sobą po rosyjsku. Pytam, jak nie rozmawiacie między sobą? No po rosyjsku. A skąd jesteście? Jesteśmy z Dniepropetrowska i z Charkowa. I normalnie w życiu codziennym rozmawiałem po rosyjsku. I opowiadałem taką historię, że oni zatrzymali kilku rosyjskich żołnierzy, wzięli jako jeńców ich i zaczęli z nimi rozmawiać po rosyjsku. A te jeńcy rosyjskie, te rosyjskie żołnierze, prawdziwe, z regularnej wojska rosyjskiego, po rosyjsku ich pytają. A dlaczego rozmawiacie z nami po rosyjsku? W jakim języku normalnie rozmawiacie? Po rosyjsku, bo nie słyszymy żadnego akcentu. A wtedy potem odpowiedź tych rosyjskich żołnierzy, to po co my tutaj będziemy o rosyjskim mieli, o rosyjski język? No my to nie wiemy. To nie wiemy, dlaczego jesteście tutaj. Tutaj język rosyjski w czasie wojny i w czasie Majdanu i stosunek do języka rosyjskiego się zmienił. Bo wielu obywateli ukraińskich, którzy uważają siebie za patriotów, za obywateli Ukrainy, mówią po języku rosyjskim, bo tak się złożyła historia, ale naprawdę są w duszy Ukraińcami. To jest prawda i mam nadzieję, że to będzie wykonane. Będzie tak dalej. To nie oznacza, że jest dyskryminowany język rosyjski. Jeżeli chcą, mogą rozmawiać. Ważne, żeby czuli się obywatelami Ukrainy i czuli się, że państwo za nich też dba i byli dumni tego, że są obywateli Ukrainy. Ale tak naprawdę, ja muszę wychodzić trochę wcześniej, panie prezesie, mówiłem o tym. Trochę ze smutkiem, bo naprawdę trzeba uhonorować tych ludzi, którzy zginęli, który tutaj Paweł pokazał, zginęli za to, żeby mogliśmy tutaj w pokojowy sposób spotykać się i rozmawiać o przyszłości Ukrainy, o Ukrainie, jaka jest różna i o tym, że Ukraina ma być w Europie i musimy pamiętać o tych ludziach. Musimy cały czas pamiętać, ale musimy też myśleć o przyszłości Ukrainy i o przyszłości Ukrainy w Europie. I muszę wychodzić, bo mam kilka takich, w tym samym czasie w Warszawie odbywają się kilka innych wydarzeń związanych z Ukrainą, którzy pokazują, że walczyli naprawdę i umarli za to, żeby Ukraina mogła być godnie reprezentowana na świecie. Mamy w Ośrodku Studiów Wschodnich spotkanie ekspertów dzisiaj, które mówią o Ukrainie i o tym, jak wypracować nowy plan, wizję co do Ukrainy i co do Rosji też. Bo nie wiadomo, prawdopodobnie, że Putin cały czas myśli o tym, żeby dalej iść na Ukrainę. Albo trzymać w napięciu Ukrainy i cały świat. I tutaj, jak powiedziała tutaj na tym filmie, powiedziała teraz pani poseł Gosiewska, że a gdzie jest Europa? No właśnie o tym chcemy zwrócić uwagę, że Europa musi być zjednoczona i musi być razem z Ukrainą, żeby zatrzymać Rosję. Bo jeżeli nie zatrzymamy jej na wschodzie, to ona pójdzie dalej. I mam się spotykać z tymi ludźmi, z ekspertami ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Mamy dzisiaj też prezentację win ukraińskich. Iwan Paczkowa, były minister Ukrainy, który teraz jest producentem win, kolonist. Panie ambasadorze, wszyscy wyjdą. To mogliśmy... Prezentacja już się skończyła, prawie się skończyła. Patrzę, do 20. Prezentacja win ukraińskich, w którym w
wchodzą na ukraiński rynek. Tak jak wchodzą inne różne ukraińskie rzeczy na polski rynek, tak jak wchodzą ukraińskie obywateli, żeby pracować tutaj i pracują w dość godny sposób. Mam nadzieję, że będą tak z siebie prezentować w Polsce. Tak jak wchodzi na polski rynek i w polskie społeczeństwo mała ukraińska kawiarnia Dobro, otwarta na placu Unii Lubelskiej, z takim dobrem, którym Ukraińcy wchodzą na rynek polski i do społeczeństwa polskiego, żeby pokazać, że właśnie w taki sposób traktujemy Polskę, która bardzo pomogła nam w tych trudnych dwóch, trzech ostatnich latach. I dzisiaj też jest koncert zespołu Druga Liga, bo artyści ukraińscy też odegrali bardzo ważną rolę na Majdanie. Oni popierali, oni trzymali duch tego Majdanu i to było też bardzo ważne. Także na koncert można jeszcze pójść, Paweł, bo po 21, ale chciałem tak naprawdę podziękować wam za to wsparcie i powiedzieć, że tak jak z Pawłem spotkaliśmy się w bardzo trudnym momencie na Majdanie, to było w noc 10 na 11 grudnia 2014 roku, w czasie, kiedy był pierwszy taki poważny nacisk ze strony rządowej. To te kaski tutaj, które były na filmie, przepychające się kolorowe czarne. Taka rozpędzanie tego Majdanu i wtedy się nie udało. I uwierzyliśmy w to, że wygramy. Uwierzyliśmy, że swoje zwycięstwo i Majdan wygrał. Tak jak wygrała Jamala na Eurowizji, to co powiedział Paweł, ona wygrała o parę głosów przed Rosją i wygrała i z tego się bardzo cieszymy. I Polska też spadła, bo Polska dała najwięcej głosów. 12 głosów od jurorów i 12 głosów od społeczności. To jest największa ilość głosów, 24 głosy, za co też dziękujemy Polsce. Tak samo wygramy z Rosją przy waszej spadzie. Dziękuję bardzo. To może zanim pan ambasador, albo wychodząc, ja pozwolę sobie pokazać, bo mówiliśmy o rosyjskim, mówiliśmy o ukraińskim. Pan ambasador, jak widzicie państwo, mówi bardzo dobrze po polsku, a ja co prawda tego nie przewidywałem, ale ta kwestia mowna, językowa, sumarowała, że posłuchajcie. Bardzo mocno za broń, za ręce jeden do jednego. Bardzo cieszymy się za żonami, za dziećmi, ale myślę, że wszystko będzie bardzo dobrze. Bardzo wielkie pozdrowienia bratom z Polski, wszystkim narodowym Polsku, że nas gratulują, nas otrzymają jak braterstwo. Myślę, że ręka do ręki i podlamy tego moskiewskiego bydła. Wszystkie zdania. Jak mam imię? Mam Ostap Turiba. Ostap, gdzie mieszkasz? W Lwowie, jestem w Lwowie, mam rodzinę w Wrocławiu, mam rodzinę w Drenica Zdrój, obok Nowego Sącza. Także mam bardzo wielkich kumpli w Nowym Sączu. Pozdrawiam was, Maciek i Sebastian. Wielkie pozdrowienia wam z wojny. Wszystkiego najlepszego. Sława Ukrainie. Tak. Widzicie państwo, że znajomość języka polskiego też jest bardzo częsta na Ukrainie i ten stosunek bardzo pozytywny jest wszechobecny właściwie. Zapisałem tę rozmowę w grudniu 2014 roku w okolicach miejscowości krymskiej, gdzie toczyły się krwawe walki i obecność Polaków oczywiście powodowała, że też byliśmy przyjmowani bardzo dobrze. Ja przepraszam, ale muszę powiedzieć jedną rzecz, bo zaczęliśmy wymieniać różne nazwiska, przecież z nami jest Marcin Wydał z Onetu, który relacjonował to, co się dzieje i cały czas relacjonuje, niedawno był znowu na wschodzie Ukrainy. Jest Marcin Fonfara, wspaniały operator Telewizji Republika, który był w tych strasznych miejscach a praca operatora zazwyczaj jest niedoceniana, bo wszyscy są dziennikarze, widzą operatora, a Marcin naprawdę wykonał niesamowitą pracę. I myśmy się bardzo często też wspierali, to było ważne, że jest dotarł Wojtek Mucha, z którym byliśmy w Doniecku i dostaliśmy te nieszczęsne akredytacje, które dzisiaj są tematem numer jeden na Ukrainie, ale nie ma na szczęście tych opublikowanych
dziennikarzy, którzy byli akredytowani w DNR, ale dokumenty na pamiątkę mamy, a to wcale nie jest taka miła pamiątka. Także rzeczywiście w gronie tych dziennikarzy było olbrzymie, no i w pewnym sensie może tym filmem dotknęliśmy właśnie tej problematyki polskiej. Kilka głosów, chyba że coś jeszcze panowie chcieli powiedzieć, jeżeli nie, to wracamy do tej części merytorycznej i być może państwo chcecie po tym filmie, po tych wystąpieniach, po tych kwestiach o coś się dopytać, zapytać. Panie Ministrze, proszę.